Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Amnezja Mroczny Obłęd. I aha, ja tu skończyłam przy tym potworze, faktycznie. Tak, pisaliście mi, że mam się trzymać blisko ścian i jak pójdzie, to się obróci, on mnie wtedy niby nie zauważy, że on mnie nie widzi czy coś. Fakt, co tobie się dzieje? A nie, bo tu się wali. Teraz ja powiem wam, w ogóle nie pamiętam, w którą stronę ja szłam, ani w ogóle o co chodzi. Nie wiem, czy mam iść w tą stronę. Odrobinkę rozjaśniłam. Czekaj, czy ty kucasz? Kucasz, dobra, kucaj lepiej. Odrobinkę rozjaśniłam, bo zauważyłam na nagraniu, że jest dużo ciemniej niż ja to mam w grze, więc odrobinkę dosłownie rozjaśniłam, bo wy tam niewiele co widzicie. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ja nie wiem, on się niby skrada, ale tak jakoś szybko idzie. W ogóle, co ja to mam zrobić? Czekajcie, bo nie pamiętam. Aha, tą miksturę. Aha, te kule jeszcze muszę zebrać. Na chórze. No jesteśmy na chórze chyba, tak? Notatka. Boże, ile tego. Muszę spojrzeć, ile mam. Trzy tam włożyłam, czy dwie? Trzy. To jest czwarta, to jeszcze dwie potrzebujemy. Okej. No dobra, no to idę. Tylko teraz tak, powiem wam, że nie wiem, czy ja tu byłam, czy nie. Czemu on tak szybko idzie? On jakby się w ogóle nie skradał. No nie, ale się skrada. Nie ogarniam. Nie wiem, czy ja tu byłam. Najgorzej, jak tu byłam i się wracam teraz. Dobra, wszystko wygląda tak samo. Coś tu się wali ciągle. Więc odrobinkę mnie uspokoiliście tym, że jak będę chodzić przy. Co tam jest? Nie ma nic. Klatka wisi. Kurde. Też nie za dużo widzę, powiem szczerze. Ale tu mnie chyba nie było, na to wychodzi. Tylko, że tu już nie przejdę. No nie, tam nie przejdziemy. Teraz tu będę błądzić. W ogóle jak ja stąd wyjdę, to będzie cud. Nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. W ogóle przechodziłam przez jakiś most, co nie? Teraz nie wiem, czy ja się gdzieś nie powinnam wrócić. O! Czy ja tu byłam? Grzyb! Grzyb! Grzyb nie jest dość miękka, chyba da się rozerwać. No to, ale jak? Ja tu coś mam. Młotek. No chyba tym młotkiem tylko, co? No bo, nie wiem. Jest! Mamy grzyba! Super. Czekajcie. Mamy, dobra. Tylko co dalej? Tu coś, jakieś drzwi są. Proszę, żeby tu nie było potwora. Proszę, proszę. Czekaj, zamknij te drzwi. Dobra. Chyba mogę wstać, co? Czy lepiej nie? Boże, jakaś krowa. Jezu, czy wy to widzicie? Jak to mnie znowu wystraszy? To ja się po prostu. Boże, boję się. Wiecie co, póki jest spokojnie, to jednak ja sobie tu obejdę, bo prawdopodobnie właśnie jest tu gdzieś fragment, bo w każdym z tych był ten fragment. Czyli brakuje nam jeszcze jednego. Super, dobra, tu już nie przejdę. Zaraz cię złapię, bo ja się boję, że mnie wystraszysz. Czy tu już więcej nic nie ma? Chyba nie ma. Dobra. Boże, jaka krowa. No to uwaga! A nie, dobra, fuh! Aha, czyli tam wkładali ludzi i podpalali. Świetnie. Co to wszystko? Mogę to podpalić? I co się stanie? Lepiej się odsunę. O, fuck! Czy ja kogoś spaliłam? Halo? Jest tam kto? Mogę to otworzyć? Nie, nie mogę. No dobra. No co, dobra, to chyba stąd idziemy, bo mamy kolejną część kuli. Dobra, może już kucniemy sobie. Jak ja stąd wyjdę? Niech mi ktoś powie. Nie mam pojęcia. Ja to sobie zostawię otwarte, bo gdybym czasem błądziła, a zapewne tak będzie.
to będę wiedziała, że tutaj już w tych drzwiach byłam. No nic, przejdę dalej tak naokoło przy tych ścianach, no bo w sumie nie wiem. Nie wiem, co ja tu mam jeszcze. Aha, jeszcze jedna kula mi została. Kurczę, czyli jeszcze jakieś jedno miejsce tu musi być. Masakra. A tam gdzieś lata sobie potwór, nie? Świetnie po prostu. On coś tak śmiga teraz. Jakby wolniej wtedy chodził. Dobra. Wchodzimy na otwartą przestrzeń. Sama nie wiem, gdzie mam teraz iść, powiem szczerze. W każdym razie potwora na szczęście nie słychać. Nie wiem, czy ja nie musiałabym jakoś wrócić tym mostem. Tak się coś zastanawiam teraz. Tam się coś świeci. Chyba tak, bo tu już teraz nie ma sensu łazić w kółko. Tak mi się wydaje. O, krzesiwo. Jak mam tam przejść? Niech mi ktoś powie. Jest tu gdzieś jakiś most? O nie. Na pewno jest potwór. Nie chcę stąd iść. Naprawdę chcę stąd iść. Nie przejdę tu? Serio tu nie przejdę? Oh my god. Gdzie ten potwór? Daniel, nie bój się. Nie bój się, damy radę. Najwyżej zginiesz, no Boże. Czy tu jest jakiś most albo co? Kurwa, jest. Zabije mnie jak nic. Chowaj się gdzieś, chowaj się. Dobra, tu. Tu mnie nie ma. Fuck. No i jak ja teraz przejdę dalej? Masakra po prostu. No i co teraz tak tu będę siedzieć? Jest on jeszcze? Nic nie widzę. Szczerze powiedziawszy. Poszedł? Poszedł. Dobra, gdzie mam iść? Ja chcę stąd wyjść. Kurczę, tu nie ma żadnego przejścia. Fuck. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Kurde, ja nic nie widzę. Nie wiem, gdzie mam iść. Z której strony on chodzi? Tu jest jakiś most. Idę. Dawaj, Daniel. I teraz co? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Fuck. Nie chcę stąd wyjść. Co? Cholera jasna, pogubiłam się. Tu jest jakieś... A czy to jest... Wyjście? Chór wejście?
Nie no, stąd to ja chyba przyszłam, co nie? Sama już nie wiem, pogubiłam się. Szczerze powiem. Tu jest jeszcze jakiś. Czy ja teraz nim przyszłam tym mostem? Cholera jasna, nic już nie wiem. Na pewno krążę w tym i z powrotem. Niepotrzebnie. Dobra, tu nic nie ma. Coś tak czuję, że ja chyba tym mostem przy. O! W każdym razie trochę się pogubiłam chyba. Tam jest wyjście na pewno. Ale nie mam jeszcze jednej części kuli. Tylko też w sumie nie wiem, czy ona na pewno będzie tutaj. No ale. Tak by na to wychodziło, co? Więc nie wiem, czy ja to biłam, czy nie. Masakra. Jeszcze do tego nic nie widać. Krzesiwo. Czy jakby mnie tu nie było? Sama już nie wiem. Wali się tu wszystko. Zaraz nam się wszystko zawali. Jakaś tu jest odnoga. Zaraz zobaczymy, czy to byłem, czy nie. Mam nadzieję, że nie. O, fuck. Gdzie ja jestem? Tu jest. Tu są jakieś drzwi, tylko teraz czy ja tu byłam? Czy ja tu nie byłam czasami przed chwilą? Jeśli tak, to się pochlastam. Proszę, żeby tu nie było krowy. Bo jeśli tu jest krowa, to znaczy, że tu byłam. Chyba nie, dobra. Huh. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. Nie było mnie to super. Dobra, czyli tak, mam jakieś koło i podejrzewam, że jest tutaj ostatnia część naszej kuli. Przynajmniej na to liczę, bo ja chcę stąd iść. Nie ma tu nigdzie nic, naprawdę. Zaraz tym kołem. O, jest! Jest! Boże święty, mamy! Mamy! Czyli mamy chyba wszystkie, tak? To teraz będę musiała wrócić i tą kulę tam ułożyć. Tylko teraz, gdzie to było, i się stąd wynieść. Tylko jak? Dobra, zobaczymy. Uprawcy kręcili nim, próbując sprawić, aby lina przywiązana do jego nogi napięła się i złamała mu kość. Super. Nie ma co. Ja mogę tym kręcić? Wow. Ale dobra. Ja to zostawię, bo jeszcze znowu komuś coś zrobię. No to okej. To czyli wychodzimy. Mamy wszystkie części kuli. I teraz musimy stąd wyjść i trafić tam do tego pomieszczenia, gdzie się te kule układały. Teraz tak, niech ja pomyślę. Chcę stąd wyjść jak najszybciej. Muszę chyba iść w lewo, co nie? Bo stąd chyba przyszłam. Tak mi się wydaje. Proszę, żeby nie było potwora. Jak teraz mnie zabije, jak ja mam wszystkie części, to nie będzie fajnie. Fuck! Nie! Idź mi stąd! Fuck, idzie! To po mnie.
słyszę. Fuck, jest tu blisko! No to po mnie. Przecież ja teraz stąd wyjdę. No kurde, ciągle go słychać, nie? Pewnie jest tu zaraz obok, ja tam nawet nie patrzę. Uciekamy stąd. Nie wiem, gdzie mam iść. Ja to chyba jakimś mostem przyszłam, co? Teraz. Teraz gdzie ten most? Czekajcie, muszę chyba tu gdzieś iść trochę do przodu. Ja teraz stąd nie wyjdę, bo ja nie pamiętam. Drogi. Cholera jest. Na bank wejdę prosto na potwora. Znając moje szczęście. Pogubiłam się. Już jestem tak blisko. Ja chcę stąd wyjść. Teraz coś się całkowicie zgubiłam, słuchajcie. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Masakra. O nie! Nie ma mnie, nie ma mnie. Idź stąd. Ja stąd nie wyjdę, nie? Że też tu żadnej mapy nie ma. Pogubiłam się, nie wiem, gdzie mam iść. Chyba tu znowu przechodziłam jakimś mostem, tak mi się wydaje. Jak ja mam stąd wyjść? Już mam wszystkie części. Ale chyba jak zginę, to będę miała te części, co? Ciekawe. Wolałabym nie zginąć, ale... Nie wiem, gdzie mam iść, słuchajcie. Czyli tu mnie nie było. Super. Czy on znowu idzie? Znowu idzie. Ja stąd nie wyjdę, nie? Jakaś masakra. Chcę stąd wyjść. Tylko nie wiem, gdzie mam iść. Tu jest jakiś most. Już jest tak ciemno, nic nie widzę. Jakieś dymy. No i znowu źle idę. Pogubiłam się całkowicie, słuchajcie. No i... Jest jakiś most. Nie wiem, czy to ten. Proszę, żeby to był ten. Ja chcę stąd wyjść. Fuck! Co to było? Kurde. Boże, ile tu czaszek? Jest jakieś wyjście. Jest wyjście, Boże, czy to jest to? Proszę, żeby to było to. Ja stąd chcę wyjść. Żeby to było to. Tak! Wychodzę! Jest! Masakra, udało się. Uff. Chyba. Wychodzimy. Szybko. Ja stąd idę. Teraz nie pamiętam...
Gdzie były te? Zaraz zobaczę. Gdzie to tą kulę się wkładało? To był taki. Którym to było pomieszczeniu teraz? Kurde, tyle tu tego dali, że. Nie wiem. O co chodzi? Co to było? Co się dzieje? To są jakieś potwory? Czy o co tu chodzi? A dobra, ja tu wyszłam stąd. No cześć! Hu! Miło cię widzieć, wiesz? Mam grzyba, słuchaj, chcesz? Czy ja to mogę jakoś tu dać? Nie. Dobra, to czyli. To się szło tam na wprost, co nie? A czekajcie, coś tu mam, jakieś zadanie. Specjalne mikstury, zmianka o miksturze. Wydaje mi się, że to było tutaj, że szło. Prezbiterium. Co jest? Nie. Są te mosty? Chyba tak. I teraz czekajcie, gdzie to było? To chyba było tam na wprost. Czy jest to, że potwora? Czy mi się wydaje? Muszę sobie kucnij. Fuck! No to po mnie. Nie, ej, no co to było? Przecież ja go nie zauważyłam. Ej, no. Dajcie spokój. No to super, nie? Ale to by było tam na wprost przy takich tych. No, jak to powiedzieć? Takich tych elektrycznych tam, nie? Tam chyba się tą kulę. No, przecież ja nawet nie zauważyłam tego potwora. O co tu chodzi? Ledwo weszłam, nie? No, masakra w ogóle. Co to? O co tu chodzi w ogóle? Gdzie ja jestem? Oni mnie złapali i zamknęli w jakimś lochu? Oh my god, no to genialnie po prostu. Tak. Mamy Oliwę, super. Co to jest? I co teraz? Które z tego są, się poluzowały, ale nie da się ich wyjąć gołymi rękoma. To czym? Znowu tym? Aaa! Czyli że co, przepraszam, czy ja stąd mogę wyjść jakoś? Jak ja mam to? Co ja mam zrobić? Fuck, nie wiem. Czymś tam rzucić? A, czekajcie, tu jeszcze coś jest. Co to jest? O, to mogę wyrwać. Dobra, dawaj to. Czyli skoro to mogę wyrwać. A tu mam dziurę. To podejrzewam, że tam muszę tam rzucić. Ale nie wiem. Nie. jak mam tego użyć? Tego prętu? Tu gdzieś może na tym? Nie. Co mam zrobić? Co tam? Nie mam jak tam w ogóle dostać, ej. Cholera jasna, co ja mam teraz zrobić? Mam wiadro. Wiadrem rzucić? Nie. Tu nie mogę wyjść tędy jakoś?
Nie mogę. No, coś ty. Może tu mam użyć tego? Jakoś. Nie. Czekaj, jakieś tam mam zadanie. Oczywiście jestem zamknięty, znajdzie jakieś inne wyjście. Teoretycznie ja inne wyjście znalazłam. Tu. Tylko, co ja mam zrobić teraz, żeby tam się dostać? No to jest pytanie. To jakoś muszę, ale czym? Ja nic tu nie mam takiego. Kuli nie oddam. Kością, może? Nie. Co ja mam zrobić? Co, to jest kamień? Może kamieniem jakoś czy... A nie, to jest wiadro. Co my tu mamy? Nic tu nie ma. Co bym mogła użyć? Nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie. Tam jakoś, ale jak? Co to tam jest? Kurczę. No nic tu kompletnie nie ma, no. Co bym tam mogła użyć? Co to? O, fuck! To super. To ja tu zginę przecież. Ej, jak ja mam tam przejść? Ja nie mam w ogóle tutaj nic przy sobie, no. Korba. Przy tą korbą. Cholera. Coś tam trzeba zrobić, tylko co? To już się nic nie da urwać, jakby. Przy tą korbą? Nie. Że nic przy sobie nie mam, co bym tam mogła użyć, no. To po mnie. Wiaderko. Tu jest tylko wiaderko i nic więcej, po prostu. Tego stołka nawet nie mogę, co? No nie, a. Łóżko mogę wziąć. Nie, nie mogę. No to, niestety stąd nie wyjdę, bo nie wiem jak. Nie wiem, słuchajcie, nie mam tutaj pomysłu. Wiecie co, ja na wszelki wypadek tu sobie zapiszę. Zapisz i wyjdź. Tak. Bo może coś się zbugowało, czy coś. No bo nie wiem, no, co ja mam zrobić. Nie, nic się nie zbugowało. Powiem wam. Ej, a tu to wisiało, co się z tym stało? Daj mi to. Tak się nie da. Albo ktoś potwór przyjdzie i mnie zabije po prostu, no. Nie da się. No nic się nie da. Słuchajcie, no nie ma tutaj nic, co w ogóle mogłabym użyć, no. Ręką się nie da. To wygląda tak, że to jest jakby pęknięte. I jakbym miała tam czymś rzucić, tylko że ja po prostu nie mam czym. Nie da się. Nie da się. Ja już nic innego przy sobie nie mam. No i nie da się. W sumie po co mi ten pręt? Tu już się tej ściany bardziej nie da.
Nie mam co zrobić. No ewidentnie coś tam muszę użyć, no tylko że nic nie mam, no. Boże, czerwono się tu zrobiło. Boże, tego jest coraz więcej. Wiecie co? Ja tu zginę. Chyba. Ponoć jest kilka zakończeń. Tak naprawdę... Ja nie wiem jakie, ale... Domyślam się, że trzeba się stąd jakoś wynieść. Ale ja nie wiem jak, bo nie mam ani jak tego pociągnąć, ani czym w tym rzucić. Tu widzę, to wszystko rośnie. I pewnie mnie to zabije, tak? No bo... No bo co? O fuck, jak się wystraszyłam. Tu jest dziura. No co ja mam zrobić? Ja nie mam co zrobić, no. Świetnie, bije mnie to. No i to będzie tak, że to wszystko się rozrośnie i tyle z tego, no. No niestety. Tak zginę. Tylko czy to już będzie koniec wtedy? Ciekawe. Jak ja mam stąd wyjść? Tylko to nieszczęsne wiaderko. Myślałam, że to jest co inne. Nic z tym nie zrobię, no. Halo? Ja chcę tam wejść. Kojank. No nie wiem, po prostu, no. Nie da się. Nie da się i koniec. No nie wiem, co mam zrobić. Po prostu no nic się nie da zrobić. I tak tu zginę, niestety. No, cholera. Nic się już nie da tutaj ruszyć. No nie da się. No tak to wygląda, jakbym to musiała tu pociągnąć jakoś czymś, ale nie mam czym. Tego się nie da urwać. Jej, super. No to po mnie. O Jezus, tu mi wszystko leje już. Po mnie. Nie mam gdzie stanąć nawet. Myślałam, że to tym prętem, no bo to po co mi ten pręt w takim razie? Nie wiem, czy to gdzieś tu można jakoś z czymś... Nie tak chciałam. Chciałam to jakoś może połączyć z czymś albo coś. Ja wiem, że już po prostu kombinuję z dupy, ale no. Nie ma sensu. No nie ma sensu, słuchajcie, bo i tak to zginę i tak, no.
Masakra. Dobra, nie ma sensu. I tak stąd nie wyjdę, bo nie mam jak. Napiszcie mi, co ja tutaj miałam zrobić, bo nie wiem. Tam nie ma w ogóle czym tego powiększyć, tej dziury. Nie wiem. Tam się też nie da wyjść. No przykro mi, Daniel, że taka śmierć cię spotka z moich rąk. No ale nie mam pomysłu, co mam tutaj zrobić, niestety. Tam się nic nie da z tym zrobić. A może on tak wcale nie zginie, bo tak jakoś tylko to bije, bije. I nic. Głowa mi pęknie, ledwo trzymam się na nogach. No i chyba koniec, co? Tak. O! Patrzcie, jakieś coś tu jest. I po mnie. No, trochę nie tak to widziałam, szczerze powiedziawszy. Ja chciałam tą kulę ułożyć. Wszystkie części już miałam. No, ale ledwo weszłam, to mnie zabili. No, to bez sensu. Co, koniec? Sobie nie spodziewałam się, to, że już będzie koniec. Koniec! Oh my god, faktycznie. Ej! To znaczy, że co? Że takie zakończenie też było? Że te gluty miały mnie zabić? Dziwne. Ciekawe, czy ktoś tak zginął, czy to tylko ja jestem taka zdolna. Masakra. Słuchajcie, nie wiem, napiszcie mi. Tam mam zapisane, także nagrywać raczej już tego nie będę. Ale spróbuję jakoś sobie sprawdzić, jak to można było zrobić. Napiszcie mi, bo tam niby ta dziura była w tych cegłach, ale... tam się nic się nie dało z tym zrobić. Nie mam pojęcia, o co chodziło, jak to zrobić. Czy tam się dało jakoś tą kulę ułożyć, żeby nie zginąć? Nie mam zielonego pojęcia. Możecie mi już napisać teraz, bo to już będzie koniec. Jakie są te zakończenia i jak to zrobić? I co tutaj mogłam zrobić, bo nie mam zielonego pojęcia. No niestety tak zginęłam, jak zginęłam. Nie wiem, czy to tak miało być i czy to takie jest też zakończenie. Czy po prostu jestem taka zdolna i... tak zginęłam, no. Szkoda, bo już miałam wszystkie części. No ale trudno. No to nic. Przeszłam amnezję. Z czego bardzo się cieszę. Jestem w sumie z siebie dumna, bo bałam się, że nie da rady. Kiedyś mówię, grałam w tą grę. Przeszłam trochę i po prostu sobie odpuściłam, bo się za bardzo bałam. Tutaj widzicie, udało mi się przejść całą. Była masa potworów, masa ucieczek, masa różnych fajnych rzeczy. Gra naprawdę świetna, genialna. To już jest stara gra tak naprawdę, ale ja myślę, że to jest klasyk horrorów, jeśli chodzi o gry. I cieszę się bardzo, że udało mi się przejść. Mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała i oczywiście dziękuję wszystkim osobom, którzy śledzili moje losy, moje i Daniela i trzymali za mnie kciuki, żebym przeszła grę. Także cóż, ja się z Wami żegnam, kończymy serię z amnezją i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Pa, pa!